1926 roku Niemcy wprowadzili do utajniania korespondencji wojskowej maszynę szyfrującą Enigma. To była elektromechaniczna maszyna, podobna nieco do maszyny do pisania. Długo było omawiać jej konstrukcję. Rzecz w tym, że wystarczy powiedzieć, iż liczba kombinacji matematycznych, algorytmów, które można było wytworzyć przy użyciu tej maszyny, była większa od liczby atomów we wszechświecie, tudzież od liczby sekund, jakie upłynęły od wielkiego wybuchu. Każdy więc racjonalny niemiecki oficer mógł stwierdzić z niezachwianą pewnością, że to jest absolutnie niemożliwe do odszyfrowania. Tymczasem na Uniwersytecie Poznańskim, a więc w środowisku ludzi, którzy wychowani byli w zaborze pruskim, którzy jeszcze w szkołach uczyli się po niemiecku, którzy potrafili mówić, pisać, czytać, liczyć po niemiecku, myśleć po niemiecku, tak jak Jan Kowalewski po rosyjsku. Możemy więc powiedzieć, że zaborcy wychowali pogromców swoich szyfrów. Wyłoniono trzech wybitnych matematyków na takim kursie szyfrowym: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. To są już wychowankowie polskich uniwersytetów w latach II Rzeczypospolitej, a więc osoby o niewątpliwie wspaniałej postawie patriotycznej. Jednocześnie możemy powiedzieć, że to jest czołówka intelektualna, którą wykształciła II Rzeczypospolita, którzy w 1932 roku w grudniu dokonali, można powiedzieć, złamania Enigmy. Aczkolwiek określenie to złamania Enigmy, czyli tej niemieckiej maszyny szyfrowej, nie jest precyzyjne, ponieważ tę maszynę trzeba było łamać od nowa z każdym nowym nastawieniem klucza szyfrowego i z każdym ustawieniem bębenków szyfrowych w maszynie. W czasie II wojny światowej Niemcy zmieniali to nastawienie codziennie o północy i dokonali tego, stosując metody i lingwistyczne, i matematyczne. Marian Rejewski otworzył wzór matematyczny funkcjonowania tej maszyny szyfrowej. To jest jeden z najwybitniejszych geniuszów polskiej matematyki. Kiedy miał pewien problem, jak przyspieszyć proces łamania szyfrów, było to latem, w 30. latach. Biuro szyfrów znajdowało się w Warszawie w Pałacu Saskim, w budynku sztabu generalnego. To tam, gdzie dzisiaj pozostał z tego budynku tylko taki niewielki fragment, gdzie mieści się grób nieznanego żołnierza. Po drugiej stronie placu, w hotelu europejskim, była bardzo dobra kawiarnia i cukiernia. I tam latem wybrał się na lody. W Warszawie porcja lodów czterech kulek w pucharku z piątą na górze nazywała się bombą. I jedząc te lody wpadł na pomysł, a może by spróbować zblokować, jak te kulki lodów, pięć maszyn szyfrujących Enigma i w ten sposób przyspieszyć proces łamania szyfrów. Rzeczywiście stworzono tak zwaną bombę kryptologiczną, nie mającą nic wspólnego z materiałem wybuchowym, tylko z lodami, i rzeczywiście przyspieszyło to proces ustalania właściwego ustawienia bębenków szyfrowych w maszynie oraz ich ustawienia początkowego. Zbliżał się rok 1939 i w przededniu wybuchu wojny w lipcu Polskie Biuro Szyfrów i Sztab Generalny w perspektywie wojny koalicyjnej, w której Polska, Francja i Wielka Brytania będą walczyły z Niemcami, postanowiliśmy podzielić się tajemnicą łamania Enigmy z francuskim i brytyjskim biurem szyfrów. Przekazaliśmy Brytyjczykom wszystkie metody, wprowadziliśmy ich w te metody i w prezencie ofiarowaliśmy im również bombę kryptologiczną. I o ile ta Polska składała się z pięciu zblokowanych maszyn, to Brytyjczyków stać było na połączenie 5000, a te 5000 połączonych elementów maszyny szyfrującej Enigma to jest nic innego jak Colossus, pierwszy protokomputer, maszyna obliczeniowa, cyfrowa, elektromechaniczna. To jest polski wkład w tworzenie czegoś, co moglibyśmy nazwać komputeryzacją tego świata.
złamanie enigmy ułatwiało tropienie stad ubotów i likwidację niemieckich okrętów podwodnych, które zagrażały komunikacji przez Atlantyk. To samo pokonanie Rumla w Afryce Północnej, to samo lądowanie w Normandii i tak dalej, i tak dalej. Można by przytaczać dziesiątki przykładów, w których, no, począwszy od bitwy o Wielką Brytanię, kiedy najpierw przejmowano rozkaz wylotu, potem dopiero radar sprawdzał, czy samoloty lecą rzeczywiście z tego kierunku, i w trzeciej kolejności to jest lotnictwo myśliwskie brytyjskie. Jakbyśmy zestawiali te elementy, to zawsze dowiedzenie się o zamiarach przeciwnika ułatwia przeciwdziałanie. Więc to ogromne znaczenie ma wywiad, a szczególnie radiowywiad i łamanie szyfrów. Z kolei Churchill powiedział, że gdyby nie jego największa tajemnica, jego największa i najtajniejsza broń, czyli enigma, to Druga wojna światowa trwałaby być może rok dłużej, dwa lata dłużej, a każdy dzień to są tysiące istnień ludzkich. Kilka lat temu, z okazji setnej rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego, miałem okazję spotkać się z profesorem Davidem Kahnem, który napisał taką monumentalną książkę The Codebreakers. Kiedy opowiedziałem mu o wszystkich wcześniejszych polskich osiągnięciach w dziedzinie powiedział, że on to doskonale rozumie i on wie, że Polska i Polacy są szczególnie predestynowani do łamania szyfrów. Ja spytałem, no ale co takiego nas wyróżnia? Profesor David Kahn mówił mi, że Polska leży na skrzyżowaniu kultur, narodów, języków i właśnie języki. Atak lingwistyczny jest niezwykle ważną podstawą do złamania szyfrów. Pytam, a jaki kolejny warunek? A kolejny warunek to jest logiczne myślenie. I Polska Szkoła Matematyczna Lwowsko-Warszawska, zresztą do dzisiaj Polska Szkoła Matematyczna, wystarczy powiedzieć o sukcesach polskich informatyków w świecie, jest powszechnie znana. Pytam profesora Kahna, a jaki jest ten trzeci warunek, warunek niezbędny do łamania szyfrów? A on mi odpowiada, muzyka. Dlaczego muzyka? Pytam się go. On mówi, bo muzyka to jest kwestia wyobraźni. I jeżeli mielibyśmy coś mądrego przekazać młodym ludziom, którzy dzisiaj zajmują się informatyką, to żeby pamiętali o znajomości języków obcych, uczeniu się matematyki, no i uprawianiu muzyki, bo bez muzyki, no nie ma wyobraźni i nie ma pomysłu i szerokiego horyzontu.